Witajcie na kanale Water Jet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku zapraszam za kulisy. Pokażemy Wam jedno z podstawowych zadań, które wykonujemy na naszych maszynach. Tym zadaniem jest test materiałów. Na naszym kanale, jak i szeroko pojętym internecie, można znaleźć testy chyba wszystkich materiałów. Lecz i tak indywidualnie dla każdego klienta przeprowadzamy testy według specyfikacji, które ma spełnić maszyna, aby mogła pracować optymalnie w konkretnym biznesie. Kształt, prędkość, precyzja, koszta to są główne zagadnienia, które są brane pod uwagę. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z 4 konkretnymi materiałami, które różnią się swoją strukturą, a są to poliwęglan komorowy, poliwęglan lity, poliwęglan spieniony oraz T-bond. Maszyna ma pracować dla przedsiębiorstwa, które zajmuje się tworzeniem wystroju wnętrz dla firm, salonów i sklepów. Jak widać na załączonym obrazku, nie wszystko wychodzi za pierwszym razem. Często potrzeba kilku prób, zmiany ustawień, aby element spełnił pierw nasze oczekiwania, które zazwyczaj są wyższe od klienta. Jedną z najważniejszych cech jest powtarzalność. Takie testy przeprowadzane są na 2 sposoby. Klient fizycznie pojawia się u nas i na własne oczy może zobaczyć, jak działa maszyna i czy spełnia jego oczekiwania, lub jak jest to w tym przypadku, materiały zostały do nas przysłane pocztą, a my nagrywamy wideo z całego procesu, tworzymy szczegółowe raporty, które są następnie przesyłane do klienta. Największym wyzwaniem podczas tych testów okazał się materiał o nazwie T-bond. Jego budowa to 2 warstwy aluminium z rdzeniem polietylenowym lub mineralnym. Podczas przebijania dochodzi do spuchnięcia, rozwarstwienia materiału. Przeprowadzaliśmy kilka różnych prób, jak na przykład spiralne wprowadzenie, które okazało się nieskuteczne w tym przypadku. Kamil, nasz specjalista do zadań specjalnych, znalazł rozwiązanie, zmieniając czas otwarcia zaworu garnetu, aby szybciej dostawał się do głowicy tnącej. Mówimy tutaj o milisekundach. Dzięki temu zabiegowi osiągnęliśmy sukces. Próbki z tego konkretnego materiału spełniały nasze wymagania. Podsumowując, może testowaliśmy już wszystkie dostępne materiały na rynku, aby sprawdzić, jak zachowuje się strumień, ale życzenia i specyfikacja klienta sprawia, że materiały wracają na stół i kreują wyzwania, które ochoczo rozwiązujemy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!